do niedawna zadawano nam pytanie, czy w ogóle jest sens zajmować się promocją turystyczną w takim regionie jak Śląsk, domyślę śląskie, ale przekonują nas do tego cyfry, które mówią o tym, że 4 miliony turystów odwiedzających nasz region w 2011 roku, jednak warte jest tego, żeby w dalszym ciągu pokazywać nasz region, walczyć z tym negatywnym stereotypem i wizerunkiem naszego regionu i pokazywać to, co ten region ma ciekawego do zaoferowania. A jest to przede wszystkim, no niestety, nie kojarzona z naszym regionem do końca cała Jura Krakowsko-Częstochowska, znaczy w zasadzie połowa jej części, leżąca w granicach województwa śląskiego. To przepiękne Beskidy. No i stworzony z istoty rzeczy, postindustrialnej historii naszego regionu, markowy produkt turystyczny, czyli Szlak Zabytków Techniki. To są trzy takie najważniejsze produkty turystyczne na dzień dzisiejszy. Oprócz tego dużo innych zlokalizowanych chociażby w Pszczynie czy w Zabrzu, które kreuje się na miasto turystyki industrialnej, przemysłowej. Więc każdy tak naprawdę znajdzie w naszym regionie coś dla siebie. Jest to również region na wszystkie cztery pory roku, bo bez względu na pogodę możemy znaleźć tam ofertę dla siebie. Zarówno zimową, jak też letnią. Odnośnie roli targów turystycznych w promocji regionu, to w przypadku województwa śląskiego niebagatelne znaczenie ma tu przede wszystkim ta rola wizerunkowa, czyli pokazanie tego regionu rzeczywiście takim, jakim jest, a nie postrzeganie go tylko przez stereotyp zurbanizowanej tej centralnej części aglomeracji górnośląskiej. Pokazanie, że jest różnorodny, że jest ciekawy, każdy znajdzie tam coś dla siebie. A oprócz tego bardzo ważnym jest, żeby za tym wizerunkiem szła również konkretna oferta turystyczna, czyli gdzie mogę jechać, gdzie mogę ciekawie spędzić czas, gdzie mogę znaleźć ciekawe miejsca noclegowe, co robić na przykład po tym, jak już wrócę ze szlaku turystycznego, co mogę robić dalej. W zależności też od tego, z kim jedziemy, czy jest to grupa naszych znajomych i mogę powspinać się z nimi na skałkach, czy jest to rodzina z dziećmi, która chce zobaczyć na przykład warownię Zamków Jurajskich, czy spędzić ten czas na rowerach. Kończą się pieniądze Unii Europejskiej z regionalnych programów operacyjnych przeznaczone m.in. na promocję regionów, a w tym w szczególności na promocję turystyczną. Nasze stoisko, które jest za mną, w tym roku już też nie korzysta z dofinansowania regionalnego programu operacyjnego naszego województwa. Mamy z kolei na to takie rozwiązanie, że subregiony, takie chociażby jak Jura Krakowsko-Częstochowska, jak Beskidy, zostały przez nas zaangażowane, żeby dokładając niewielką cegiełkę finansową do naszej wspólnej promocji, chociażby na targach turystycznych, pozwoliły nam zaprezentować się na nich godnie. Czyli jest to taki budżet składkowy podmiotów zainteresowanych promocją turystyczną, żeby mimo wszystko nie obniżać lotów i nie korzystając już z unijnego wsparcia, w dalszym ciągu tą promocję turystyczną robić na odpowiednim poziomie. Na pewno w regionach istnieje świadomość tego, że takie środki finansowe trzeba konsolidować. Natomiast między innymi do tego nam się przydał unijny projekt na promocję turystyczną, że zebraliśmy pewną grupę partnerów do tamtego projektu, który dzisiaj w dalszym ciągu kontynuuje tą działalność, już finansując to ze swoich budżetów własnych. Więc na pewno praca z ludźmi, rzetelna, uczciwe podejście również do partnerstwa powoduje to, że ludzie rozumieją, że konsolidowanie tych sił i środków przynosi oczekiwane rezultaty dla wszystkich biorących udział w takim przedsięwzięciu. Region Śląski to przede wszystkim region różnorodny i region, w którym bez względu na to, kiedy tam pojadę, mam coś ciekawego do zrobienia i do spędzenia swojego wolnego czasu. A oferta adresowana do tych turystów jest po prostu skrojona na miarę potrzeb i oczekiwań tego turysty.